istnieje coś oprócz wyuczonej bezradności, to kieruje nas w naszym życiu. Powiedziałbym, wyuczona kontrola. Myśmy się w podstawówce nauczyli, że najważniejszy jest czerwony długopis, w którym się podkreśla błędy. Jeżeli napisałem wypracowanie na 3 strony, takie śliczne, takie poetyckie, takie mądre, to potem przychodzi wielokrotnie mądrzejsza ode mnie pani nauczycielka i podkreśla w 3 miejscach błędy ortograficzne i stawia 2. I to jest wyuczona kontrola. Po tym, jak ja spotykam dziewczynę, patrzę, taka śliczna, taka poetycka, taka romantyczna, ale ma makijaż, który nie pasuje do bluzki, a bluzka, która nie pasuje do butów i w ogóle to te buty to nie są od Saint Rocharda, a bardziej od Clocharda. I Niunia jest stracona. Co ona robi? Ona robi to samo ze mną. Znajduje 3 negatywne rzeczy. Sprawdź, nie wierzysz? Zapytaj się kogokolwiek, żeby opisał charakter innej osoby. To zacznie opis od tego, co znalazł negatywnego. A potem powie, ale mimo to jest całkiem miły. I uważam, że ta wyuczona krytyka jest podobnie jak wyuczona bezradność. To są nasze cechy narodowe.